Cześć, ja nazywam się Justyna i dzisiaj poprowadzę dla Was spotkanie na temat ogólne zwierzęta w lesie. Pogadamy sobie o lesie, o zwierzętach w lesie, o tym, co my możemy tam robić i jak możemy ten las chronić, jak możemy działać na rzecz lasów i zwierząt leśnych w Polsce. Ja jestem aktywistką Fundacji Viva, poprowadzę dla Was te zajęcia w ramach grantu od miasta Bydgoszczy i mam nadzieję, że ta lekcja będzie dla Was ciekawa i wyciągnięcie z niej dużo fajnych informacji. No i później jeszcze mam nadzieję, że wyniknie z tego Wasze zaangażowanie w działanie na rzecz zwierząt i lasów w Polsce. Jak sami zobaczycie, warto. Kochani, dzisiaj, tak jak mówiłam, pogadamy sobie przede wszystkim o lesie. Na początek trochę teorii, czym jest ekosystem, czym jest las w zasadzie, jak on funkcjonuje. Tak ogólnie, nie będę się mocno tutaj zagłębiać w tę tematykę. Myślę, że sobie doczytacie, bo na koniec podam Wam fajne źródła, z których możecie czerpać sobie dodatkowo wiedzę. Później pogadamy sobie o mieszkańcach lasu, kto mieszka w lesie, jakie zwierzęta, dlaczego warto tam bywać i dlaczego warto je spotykać, bo mają ciekawe zwyczaje na przykład. Jak ludzie współżyją z lasem, jakkolwiek to brzmi, ale rzeczywiście możemy tutaj mówić o jakimś współistnieniu i koegzystencji inaczej i jak ona przebiega i czy rzeczywiście zawsze jest taka pokojowa i super. A na koniec trochę pogadamy o tym, co my możemy zrobić dla lasu, co my możemy robić w lesie. O tym będzie trochę też przy okazji właściwie każdego z tych punktów. No i na koniec podsumowanie, jak możemy dla tego lasu w Polsce, bo będziemy rozmawiać o lasach w Polsce, sobie podziałać. Tutaj widzicie taką słownikową definicję tego, czym jest ekosystem, bo las jest ekosystemem swego rodzaju i mamy tutaj część ożywioną i nieożywioną. Myślę, że dla Was to już nie stanowi jakiejś tajemnicy, czym to jest. Natomiast bardzo ważne jest to i myślę, że będę trochę nadużywać podczas tego spotkania tego sformułowania, ale bardzo ważne jest to, że las, tak jak właściwie każdy ekosystem, jest takim systemem naczyń połączonych. Czyli mówimy o tym, że gdzieś tam ekolodzy bronią jakiegoś żuka, który ma być zagrożony poprzez budowę jakiejś trasy. Na przykład mówimy o Dolinie Rozpłuty, tak? Tymczasem okazuje się, że to nie chodzi tylko o tego żuka, bo ten żuk, od tego żuka zależy istnienie jakiegoś innego gatunku, a od tego innego gatunku zależy istnienie jeszcze kolejnego gatunku i jeszcze kolejnych. I w efekcie zależy od tego istnienie danego lasu. W takiej formie, w jakiej go znamy. Więc jeżeli mówimy o ekosystemie, o lesie, o puszczy, o jakimś terenie, który jest wartościowy bardzo przyrodniczo, a nawet po prostu stanowi innego rodzaju wartość, na przykład dla mieszkańców, bo jest to dla nich ważne, żeby sąsiadować jednak z lasem, a niekoniecznie z trasą szybkiego ruchu, to warto się nad tym pochylić i zastanowić się, czy na pewno chcemy, żeby ta trasa przebiegała właśnie tamtędy, bo może są inne rozwiązania. Jeżeli tak, to warto je rozważyć. Dlatego tutaj mówimy o systemie naczyń połączonych, bo to wszystko od siebie zależy i my też zależymy od lasu. Zresztą za chwilę będę o tym mówić. Jeszcze pociągnę ten temat naczyń połączonych. Dlaczego o tym mówię i tak to nazywam? Bo rzeczywiście las, czy każdy inny ekosystem, żeby funkcjonować w równowadze, potrzebuje tych wszystkich drobnych elementów, których my nawet możemy nie zauważać jako ludzie, żeby funkcjonować w harmonii i równowadze. Dlatego każde zaburzenie tego systemu, każde usunięcie jakiegoś gatunku, nawet przypadkiem, skutkuje zmianami, które mogą być naprawdę poważne, na przykład wyginięciem jakiegoś gatunku zwierzęcia, które już i tak było mało liczne na danym obszarze albo w ogóle w danym kraju, na świecie, jak wiemy, ale tutaj akurat rozmawiamy o Polsce.
Tutaj dalej widzicie link do strony ekologia.pl, możecie sobie tam doczytać więcej na temat ekosystemów, do czego zachęcam, ja już tutaj nie będę przedłużać tego tematu. I tutaj chciałabym Wam jeszcze pokazać przykłady tego, jak może wyglądać las naturalny i las hodowlany. Po lewej stronie widzicie las naturalny, tutaj akurat las górski w Puszczy Karpackiej. Oczywiście w tym lesie naturalnym, który widzicie tutaj na zdjęciu, to są moje zdjęcia, więc one nie są doskonałe, ale widzicie las naturalny, w którym jeżeli drzewo przewróci się, upadnie, to tak sobie leży. Dlaczego to jest ważne, żeby tego drzewa nie ruszać? Bo to drzewo w pewnym sensie jeszcze żyje. A nawet jak twierdzi Peter Wohleben, autor serii książek o drzewach, o zwierzętach, o przyrodzie, później jeszcze Wam je polecę, to drzewo nadal żyje, ponieważ dzięki nawet takiemu ściętemu pieńkowi te drzewa, które żyją wokół, czerpią z niego jeszcze soki i w pewnym sensie, czy inne, no ogólnie rzecz ujmując, związki mineralne, z jednej strony czerpią z jego materiału, a z drugiej strony utrzymują go przy życiu, bo jego obecność w tkance lasu powoduje, że pozostałe drzewa są stabilniejsze, bo ich korzenie są połączone i tak dalej. Więcej sobie doczytacie, mam nadzieję, w fantastycznej książce Sekretne życie drzew. Natomiast tutaj polecam na początek wycieczkę do najbliższej puszczy, którą macie w okolicy, bo rzeczywiście jest różnica pomiędzy na przykład właśnie lasem hodowlanym, który widzicie po prawej stronie. I to akurat może nie jest typowy las hodowlany czy też gospodarczy, ponieważ nie widzicie tutaj typowej ściany pni prostych jak struny, choć i tak te tutaj sosny, które widzicie, są bardzo, bardzo regularne. Natomiast tam w głębi możecie zauważyć tę pustą przestrzeń. To nie jest żadne jezioro ani polana. To jest po prostu wycięty fragment lasu, gdzie został posadzony nowy las, otoczony siatką i tam właśnie rosną sobie nowe drzewa, które za jakieś 100-150 lat będą znowu wycięte. I tak to się kręci. Taki las oczywiście jest uboższy, ponieważ jeżeli mówimy o lesie naturalnym, to tam występuje naturalny podszyt, ściółka jest bardzo bogata i ma bardzo wiele warstw. Natomiast tutaj w lesie gospodarczym, ze względu na to, że są wykonywane cięcia, no to rzecz jasna tych krzewów jest mniej, podszyt jest uboższy, małych drzewek jest mniej, bo drzewa są hodowane, żeby rosły w tym samym tempie, więc nic nie może zakłócać im światła i te, które rosną, po prostu rosną w podobnym czasie. Dlatego też taki las jest po prostu w pewnym sensie uboższy, chociaż oczywiście w nim również mogą występować rozmaite gatunki roślin i zwierząt, no ale jednak w takim lesie naturalnym szybciej spotkamy zwierzęta i ciekawsze gatunki, bo jest po prostu większa różnorodność dzięki temu, że las naturalny po prostu rośnie sobie tak, jak mu pasuje i nie ma tutaj jakiejś wielkiej ingerencji człowieka, bądź nie ma jej wcale. Natomiast w lesie hodowlanym rzeczywiście są chociażby takie cięcia pielęgnacyjne co jakiś czas wykonywane, żeby ten las rósł prosty, tak żeby były z niego później pieniądze. Co możemy z tego lasu sobie wyciągnąć tak już na koniec niemalże tego punktu? No cóż, las jest oczywiście nie tylko miejscem spacerów, chociaż do spacerów w lesie serdecznie Was zachęcam, bo do tego nawiązuje ten drugi punkt, czyli Nature Pill. Jeżeli chodzi o taką naturalną pigułkę, którą tutaj mamy podaną jako hashtaga, swoją drogą polecam sobie sprawdzić na Instagramie ten hashtag, to oczywiście las jest nie tylko miejscem spacerów, ale także miejscem, w którym możemy się wyciszyć, miejscem, w którym możemy schować telefon, nie patrzeć w ekrany, nasycić oczy zielenią, cieszyć się różnorodnością przyrody i tym, jeżeli mamy blisko i tym, że mamy blisko. Mam nadzieję, że macie gdzieś niedaleko siebie kompleks leśny, bo oczywiście park też jest przyjemnym miejscem do spacerów, szczególnie jeżeli jest to duży park,
różnorodny. Natomiast las jest jednak czymś zupełnie innym. Obcowanie z szczególnie naturalnym lasem przynosi rzeczywiście taką ulgę i ukojenie dla nerwów, szczególnie zszarganych po całym tygodniu w szkole czy w pracy. Także na pewno warto nawet sobie w tygodniu zaplanować chociaż półgodzinny spacer w lesie, bo naprawdę możemy poczuć różnicę, szczególnie w takim sezonie smogowym, czyli nawet zimą warto się wybrać. Owszem, wtedy las nas nie zachwyci zielenią, ale ma swój urok mimo wszystko. No i przede wszystkim tam możemy poczuć świeże powietrze, które jest dla nas jako dla gatunku, który wyewoluował w dziczy, jest dla nas po prostu zbawienny, bo jest to dla nas środowisko naturalne i o tym należy pamiętać, że dla człowieka, dla ludzkiej psychiki po prostu obcowanie z naturą jest w zupełności normalne, naturalne i potrzebne. I dzięki temu tak naprawdę możemy w większej harmonii, tak jak ten las, funkcjonować. Na koniec podam Wam link, pod którym możecie sobie poczytać więcej na temat zbawiennego wpływu natury na ludzkie zdrowie. A tymczasem przejdziemy sobie do dalszego slajdu. I tutaj chciałabym Wam opowiedzieć o lesie w kulturze. Myślę, że sami macie na ten temat już jakąś wiedzę. Natomiast krótko, las w kulturze jest wyjątkowym miejscem, prawda? Jest to miejsce przemiany, rytuałów. To jest miejsce, które może się kojarzyć z czymś magicznym. Las określamy jako nieprzebyty. Mówimy, że im dalej w las, prawda? Także nie tylko te drzewa, ale w ogóle cała atmosfera lasu, kulturowo las jest bardzo mocno osadzony jako miejsce, w którym można się zgubić, które może być niebezpieczne, w którym mogą czyhać na nas zwierzęta. Od dziecka jest nam wpajane, że las może być niebezpieczny. Widzimy czerwonego kapturka, który boi się wilka. Widzimy braci Grimm, którzy zmagają się z niebezpiecznym lasem. Tutaj akurat nawiązuję do filmu. Widzimy postaci Tolkiena, które próbują przebyć nieprzebyty las i że te lasy tam również, nawet u Tolkiena, są bardzo różne. Niektóre są jasne, mają świetliste, strzeliste drzewa, a inny las, tam gdzie żyją entowie, jest mroczny, wydaje się niebezpieczny, przynajmniej intruzom. Może być niebezpieczny dla intruzów, tak? Ostatecznie okazuje się przyjazny, ale tylko dla tych, którzy mają dobre intencje. Więc jakby las w kulturze jest takim miejscem różnorodnym, trochę tajemniczym. Mieszczą się w nim rozmaite siedliska właśnie stworzeń czy postaci magicznych. Także myślę, że nasi przodkowie mieli bardzo bogatą wyobraźnię, jeżeli chodzi o las. Oczywiście, tak samo jak w przypadku mitów, zastępowali sobie w ten sposób wiedzę. My dzisiaj już mamy wiedzę dużo większą i wiemy, że w większości nie musimy się lasu obawiać. Oczywiście, jeżeli jesteśmy przygotowani na wyprawę, no bo jeżeli wybieramy się do dżungli amazońskiej, to raczej nie idziemy sobie tak po prostu w sandałkach, tylko musimy się do tego przygotować. Tak samo jeżeli wybieramy się do lasu w górach, bądź do jakiegoś dużego lasu, o którym wiemy, że jest potężny i możemy w nim na przykład stracić zasięg, to jednak warto przygotować się do tej wycieczki. Ale jeżeli idziemy do lasu, który jest koło domu, znamy go, no to raczej nie musimy się obawiać. Zresztą w większości nie musimy też obawiać się zwierząt, o czym będzie zaraz. Także myślę, że taki kulturowy lęk przed lasem mamy w większości wszyscy. Zwykle przestrzega się nas przed właśnie zagubieniem się w lesie. No, myślę, że jest to troszeczkę irracjonalne w dzisiejszych czasach, ale być może rzeczywiście gdzieś tam kulturowo, żeby przestrzec szczególnie młodzież przed przesadną brawurą, czy też dzieci, które żyją gdzieś w pobliżu lasu, przed przesadną brawurą, to być może rzeczywiście ma takie zastosowanie, ale umówmy się, że dla dorosłych ludzi ten las już nie powinien być miejscem, które kojarzy się z czymś groźnym, bo
To też może się przekładać na nasze podejście do lasu, jako miejsca, do którego nie chcemy chodzić, którego się obawiamy. Boimy się biwaku w lesie, boimy się zwierząt w lesie. A to tak naprawdę no nie ma podłoża bardzo w rzeczywistości. I myślę, że nie warto pielęgnować w sobie ten lęk przed lasem, warto się do lasu przekonać i przede wszystkim spróbować go lepiej poznać, tak żeby czerpać przyjemność z każdej wizyty w lesie, gdzie oczywiście jesteśmy gośćmi i zachowujemy się jak goście, a więc kulturalnie, ale jednak troszeczkę jesteśmy u siebie, tak? Przynajmniej z ewolucyjnego punktu widzenia. Ok, teraz mamy kolejny punkt prezentacji, mieszkańcy lasu. Myślę, że nie będę tutaj wymieniać przesadnie dużo zwierząt, które żyją w polskich lasach, bo większość z Was, podejrzewam, jest świadoma tego, jakie mamy zwierzęta w polskich lasach, zwłaszcza, że w okolicy Bydgoszczy tych lasów jest sporo i w ogóle województwo kujawsko-pomorskie jest fenomenalne. Jeżeli chodzi o lasy, to oczywiście są też w sporej mierze lasy gospodarcze, ale mimo wszystko jest to fajny bardzo region i na pewno znacie wiele zwierząt leśnych. Więc wspomnę tylko może o wilkach, które są kontrowersyjne. Za chwilę będzie o nich troszeczkę więcej. O dzikach, łosiach, które są fenomenalnymi, bardzo majestatycznymi zwierzętami. Spotkanie z nimi jest naprawdę cudowne i jeżeli jeszcze nie spotkaliście łosia w lesie, to mam nadzieję, że spotkacie, bo jest to rzeczywiście ogromne zwierzę i robi niesamowite wrażenie, tak samo zresztą jak żubr. I są to rzeczywiście zwierzęta, akurat jeżeli chodzi o żubry, wilki i łosie, na które polowania w Polsce są wzbronione, natomiast niestety znamy przypadki, gdzie były polowania na te zwierzęta, bądź zwierzęta zostały przypadkowo postrzelone. Niestety najbardziej dotyka to wilków, których populacja w Polsce dopiero się odradza. Niestety wilki cieszą się bardzo złą sławą i to wynika z tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tej kulturze, w której jesteśmy tak mocno osadzeni. I ten lęk przed wilkiem też jest dość irracjonalny, ale o tym za chwilę. Natomiast myślę, że tutaj warto, abyście się zastanowili, które z tych zwierząt, o których wspomniałam, bądź o których zaraz będzie mowa, ostatnio mieliście okazję spotkać w lesie. Dlaczego jest tu łabędź? To może Was zaciekawić, dlaczego akurat umieściłam tutaj czarnego łabędzia. I tutaj nie mogę się powstrzymać od tego, żeby opowiedzieć Wam króciutką dygresję na temat łabędzia czarnego, który jest bardzo ciekawym gatunkiem, ponieważ gniazduje w lesie na drzewach. Gniazda są oczywiście potężne, bo to są bardzo duże ptaki i jest ich oczywiście w Polsce bardzo niewiele. Mowa oczywiście o łabędziach i gniazdach, o parach gniazdujących. I niestety mieliśmy taką sytuację, jeżeli chodzi właśnie o las gospodarczy, to już w województwie łódzkim, w okolicy Kutna miała miejsce taka sytuacja, gdzie było gniazdo łabędzia czarnego, o którym było powszechnie wiadomo, rzeczywiście była to sensacja. No i niestety łabędzia czarnego już nie ma, ponieważ lasy państwowe postanowiły wyciąć tam las w tej okolicy, sporą część lasu, może nie cały, natomiast wycinka zatrzymała się kilka metrów od gniazda łabędzia czarnego. To jest o tyle ważne, że łabędź czarny jest bardzo wybredny i niechętnie gniazduje w miejscach, które się zmieniają, w których przybywa człowiek. Jest bardzo płochliwy i też przez to rzadko gniazduje. W związku z tym wiadomo, że do tego miejsca, które tak mocno zostało przez człowieka przekształcone, no te łabędzie już nie wrócą. Także to tak tytułem refleksji dla Was. Jeżeli chodzi o mieszkańców lasu, przede wszystkim musimy pamiętać, idąc do lasu, tak jak mówiłam, jesteśmy gośćmi, musimy zapamiętać, że zwierzęta w lesie zazwyczaj są płochliwe. Oczywiście to zależy, jakie zwierzę, to na przykład łosie czy żubry, ponieważ ludzie na nie nie polują już od bardzo wielu lat. Te zwierzęta nie są tak płochliwe. Łatwiej, jeżeli je spotkamy,
to o ile oczywiście nie będziemy ich straszyć, czego nie powinniśmy robić, to możemy cieszyć się ich widokiem, obserwować, jak majestatycznie się przemieszczają. To jest rzeczywiście fantastyczne przeżycie. Oczywiście najlepiej obserwować zwierzęta w lesie wczesną porą, czasem w nocy, jeżeli mamy taką możliwość, szczególnie jeżeli chodzi o ptaki nocne, chociaż to będzie bardzo trudne, ale myślę, że tutaj jakieś bardziej zaawansowane osoby mogą się odnaleźć w tego typu eksploracji. Oczywiście nie płoszymy, nie dokarmiamy zwierząt w lesie, nie palimy ognisk, to chyba logiczne. Nie wszystko, co znajdziemy w lesie i nam się spodoba, zabierzemy do domu, jest pamiątką. Pamiętajcie, że wiele mchów, porostów i roślin, jak na przykład konwalia majowa, jest po prostu pod ochroną i nie zrywamy, zostawiamy, niech sobie rośnie. Albo na przykład bardzo popularny w ostatnich latach czosnek niedźwiedzi, który też kwitnie, również jest pod ochroną, więc zostawmy, niech sobie rosną. Czosnek niedźwiedzi możemy kupić w sklepie z legalnej plantacji. Oczywiście śmieci, jeżeli wybieracie się do lasu, niestety warto zabrać sobie ze sobą torbę na śmieci, bo nie wszyscy nie śmiecą, a to powinno być regułą, no ale niestety, no to warto przy okazji spaceru trochę śmieci pozbierać. Fotografujemy, nie hałasujemy, nie puszymy. Jeżeli mamy ze sobą psa, to najlepiej, żeby ten pies był na smyczy, bo pies jest psem i najlepiej wyszkolony może pobiec za zwierzęciem leśnym, a nie chcemy przecież zwierząt płoszyć, ani narażać naszych zwierząt na ewentualną konfrontację ze zwierzęciem, które może się po prostu nie bać. Oczywiście warto mieć ze sobą lornetkę i to nie tylko do birdwatchingu, czyli do obserwacji ptaków, ale także innych zwierząt, bo możemy zwierzę dostrzec z daleka w lesie, jeżeli akurat mamy takie szczęście, że stoimy sobie pod wiatr, to i zwierzę nas po prostu nie czuje, to być może będziemy mogli je dłużej chwilę poobserwować. No i oczywiście wygodny strój, no bo w lesie różnie jest, różny mamy teren, więc warto mieć tę wygodę. Teraz mity. Chciałabym się rozprawić z kilkoma mitami, które funkcjonują na temat mieszkańców lasu. Już troszeczkę o nich wcześniej wspomniałam, natomiast teraz odrobina faktów. Jeżeli chodzi o dziki, to jest jedno z najbardziej kontrowersyjnych zwierząt w ostatnich latach w Polsce, w lasach. Mówi się, że dzik jest dziki i cytując Brzechwę, dzik jest zły. Dzik nie jest zły, moi drodzy. Dzik jest bardzo dobry, szczególnie dla lasu. Więc warto włożyć tamtą bajkę Brzechwy między bajki faktycznie, bo dzik jest sanitariuszem lasu po prostu. To jest zwierzę, które ryje w ziemi i jednocześnie dba o równowagę w lesie, czyli nie tylko na powietrza i spulchnia glebę i wyjada larwy rozmaitych owadów, także tych szkodliwych dla nas, dla ludzi, jak na przykład komary. Zresztą komary mogą przynosić różne choroby, więc dobrze, że dzik je wyjada. Zresztą nie tylko dzik, tak? Również inne zwierzęta, ale między innymi dziki. Oczywiście poprzez to, że dzik jest w zasadzie wszystkożerny, również transportuje nasiona na obszarze swojej działalności, ponieważ dzik jest zasadniczo gatunkiem osiadłym, więc on nie podróżuje na duże odległości, nie przemieszcza się gdzieś daleko, raczej ma swoje terytorium, którego pilnuje, tam też się rozmnaża i żyje tam właściwie całe życie, jeżeli nie jest przepłaszany, przeganiany z miejsca swojego bytowania, to tam sobie po prostu będzie żył. I zresztą to możecie zobaczyć chociażby na filmach, fantastycznych zresztą, filmach z tak zwanego sierocińca Marcina z lasu, który to Marcin Kostrzyński, bo o nim mówię, nagrywa fenomenalne filmy z dzikami, które w okolicy jego leśniczówki żyją już od lat i wracają ze swoim potomstwem. I rzeczywiście są to po prostu całe dzicze rodziny, zresztą dziki mają bardzo zaawansowane życie rodzinne, rozmawiają ze sobą, mają cały system chrząknięć, chrumknięć, który jest po prostu taką fajną wymianą zdań i myślę, że każdy, kto kiedyś zobaczył rodzinę dziczą,
wie, że to jest po prostu kochająca rodzina, której nie warto niepokoić, nie warto ją rozbijać. Zresztą no są to fantastyczne, majestatyczne stworzenia, które są bardzo pożyteczne również dla nas ludzi. Nawet jeżeli na co dzień tego nie odczuwamy, to uwierzcie mi, że brak dzików odczulibyśmy bardzo mocno. Teraz wilki, czyli zwierzęta, o których przed chwilą wspominałam. Wilki nie są zagrożeniem dla ludzi, wbrew temu, co uwielbiają mówić media, które nie przywykły do tego, że wilki w ogóle są w Polsce. Mogliśmy raczej postrzegać wilki jako gatunek, w pewnym sensie wymarły na terenie Polski, bądź incydentalnie pojawiające się. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście ta populacja wilka pomału się odradza i coraz częściej możemy spotkać wilki nie tylko w Bieszczadach, nie tylko na granicy ze Słowacją czy w Puszczy Białowieskiej, ale wilki pojawiają się także w centralnej Polsce, w zachodniej Polsce, w Wielkopolsce, w Łódzkiem, nawet kiedyś w mieście. Także pojawiają się w związku z tym również doniesienia medialne o tym, że wilk grasował w pobliżu jakiejś wsi. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, kiedy zgłębimy temat, że wilk pojawił się na obrzeżach jakiejś wsi faktycznie w odległości 200-300 metrów albo i pół kilometra od najdalszych domostw, po prostu gdzieś na granicy lasu, pojawił się na chwilę i zniknął. Natomiast ludzie uwielbiają opowieści o wilkach i po prostu bazując na najniższych instynktach opowiadają o tym, jaki to wilk jest straszny i że może wykradać kury albo atakować ludzi. To jest oczywiście nieprawda, ponieważ wilki są bardzo wyczulone na obecność człowieka, nawet najdrobniejszy zapach człowieka w lesie odstrasza te zwierzęta, co zresztą możemy zaobserwować dzięki kamerom pułapkom właśnie Marcina Kostrzyńskiego, o którym mówiłam wcześniej. Wilk jest drapieżnikiem szczytowym, w związku z tym nie ma naturalnych wrogów poza człowiekiem. Poluje też na słabe i chore osobniki, w związku z tym jest bardzo pożyteczny dla całego lasu, ponieważ eliminuje te osobniki, na przykład wśród jeleni czy łosi, czy też mniejszych zwierząt, które osłabiają populację. Dzięki temu inne gatunki również są silniejsze. A jeżeli inne gatunki są silniejsze, to i wilki. No i tak to się kręci, bo przecież to jest system naczyń połączonych i tutaj też nie ma wyjątku. Jeżeli chodzi o wilki, no to myślę, że również nie muszę Wam tego tłumaczyć, że wilk, ponieważ jest przodkiem psa, tworzy bardzo skomplikowane relacje rodzinne. I myślę, że jeżeli macie w domu psa, to wiecie dobrze, że jest to zwierzę, które bardzo przywiązuje się do człowieka. I tak samo jest w przypadku wilczych watach. Te zwierzęta tworzą skomplikowane relacje, są bardzo emocjonalne. No, być może jest to dla niektórych z Was nadużycie, jeżeli chodzi o to określenie. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ciekawe obserwowanie z ukrycia wykonanych nagrań wilczych rodzin. Bardzo polecam wyszukać sobie takie nagrania w internecie, bo rzeczywiście wilki to fascynujące zwierzęta. No i oczywiście są niesamowicie inteligentne. Mają pamięć gatunkową, przekazują sobie wiedzę z pokolenia na pokolenie, więc to nie jest tak, że jeżeli jakiś wilk padnie ofiarą jakiegoś rodzaju człowieka, na przykład myśliwego, to kolejne zwierzęta nie będą wiedziały, że myśliwy jest dla nich zagrożeniem. Tylko kolejne pokolenia już to po prostu wiedzą, nie muszą tego doświadczać na własnej skórze, mówiąc wprost. No i oczywiście wilki są gatunkiem wędrownym, więc możemy je spotkać gdzieś czasem na drogach. Niestety wiem też o przypadkach, kiedy wilki padały ofiarą kierowców, bo po prostu przechodziły przez drogę. I tutaj ważna uwaga, to nie wilk wtargnął na drogę, to człowiek zbudował drogę w lesie i to człowiek powinien uważać na drodze w lesie. Jeżeli nie ma przejść pod czy nad autostradami, drogami szybkiego ruchu dla zwierząt, to musimy liczyć się z tym, że te zwierzęta będą się na drogach pojawiać, bo to są ich drogi wędrówek od tysięcy lat. I to, że my tam zbudowaliśmy drogę, my jako gatunek ludzki, to nie znaczy, że teraz zwierzęta mają nam ustąpić. One będą się tam pojawiać i po prostu musimy zachować ostrożność.
Kolejny mój ulubiony chyba mit to sarny i jelenie, które bardzo wiele osób myli, nazywając małe sarny jelonkami albo jelenia sarną, bądź też łanie nazywa się sarną niekiedy. Chociaż rzeczywiście różnica jest bardzo poważna, ponieważ sarna i jeleń to ogromne zwierzęta. Przepraszam bardzo, łania i jeleń to ogromne zwierzęta. Jeleń może ważyć nawet 300 kilo. Łania jest niekiedy bardzo podobnych rozmiarów, oczywiście nie posiada poroża, natomiast sarna jest dużo mniejszym zwierzęciem, które waży kilkadziesiąt kilogramów maksymalnie. I oczywiście jest to gatunek, tak, sarna to gatunek. Mówimy tutaj o koźle i kozie. Koza to oczywiście samica, kozioł to samiec, a młode to koźle. Natomiast w przypadku jelenia, może być to jeleń szlachetny lub europejski, w Polsce mamy też jeszcze z jeleniowatych muflony, na przykład, które możemy spotkać na przykład na Dolnym Śląsku, czy też Daniele. Natomiast jeżeli mówimy o jeleniu, to mówimy o byku i o krowie, a młode nazywamy cielęciem. Więc już nie Bambi, ok? Jeżeli chodzi o lisa, to oczywiście lisy są sprytne w pewnym sensie, tak? Są zaradne, ale nie możemy mówić, że lis jest chytry, że lis jest złodziejem. On po prostu ma taki sposób bycia. Wiem, że to dla niektórych jest szokiem, że zwierzęta radzą sobie na różne sposoby, no więc tak. Lis jest zaradny, jest naprawdę bardzo zaradnym zwierzęciem. Zresztą lis jest zwierzęciem psowatym, więc ma coś z psa i niektórzy twierdzą, że jest trochę koci w zachowaniu, ponieważ jest dużo bardziej niezależny i mniej chętny do integracji z człowiekiem zdecydowanie niż pies. No i oczywiście lisy, ponieważ są zwierzętami dzikimi i dziko żyjącymi, radzą sobie tak, jak akurat im natura w danym miejscu pozwala. Więc jeżeli mają dostępność do pokarmu naturalnego, do zwierząt, które sobie bez problemu polują, jak na przykład do zajęcy, czy innych małych stworzeń, na przykład myszy, to będą polować. Natomiast jeżeli mają w pobliżu wieś, w której żyją niezabezpieczone kury, to lis jako zwierzę sprytne i zaradne poradzi sobie w ten sposób, żeby stracić jak najmniej energii, szczególnie zimą, kiedy to jest bardzo ważne. I tak naprawdę przecież byt takiego dzikiego zwierzęcia zależy od tego, czy znajdzie pokarm. Więc jeżeli nie znajduje pokarmu w naturze, a w pobliżu żyją ludzie, to dlaczego z tego nie skorzystać? No i tutaj rolą człowieka jest zabezpieczenie na przykład właśnie kur w taki sposób, żeby no nie padło ofiarą tego lisa. Jeżeli tak się dzieje, to jest to błąd człowieka, a nie wina lisa, bo lis po prostu podąża za instynktem. I tutaj po raz kolejny, tak jak w przypadku wilków czy dzików, mamy do czynienia z antropomorfizacją zwierząt, czyli uczłowieczaniem i nadawaniem cech ludzkich. Lis nie jest chytry, wilk nie jest zły, ani dzik. Żadne zwierzę nie jest szkodnikiem, ani nie jest, nie wiem, naszym przyjacielem na przykład, tak? Błąd polega na tym, poznawczy, że nadajemy właśnie zwierzętom, które kierują się zupełnie czymś innym, tak? Kierują się instynktem, nie wartościują tak jak ludzie, nadajemy im cechy ludzkie. I to jest podstawowy błąd, ponieważ musimy pamiętać o tym, że są to zwierzęta, które żyją w stanie dzikim i funkcjonują tak, tak, aby dostosować się do często trudnych dla siebie warunków. Funkcjonują tak, jak im na to w danym momencie natura pozwala. I to, że przez nas są postrzegane jako takie, to jest po pierwsze oczywiście wynik kultury, która nam wykształciła takie postrzeganie danego zwierzęcia, nie tylko, ale oczywiście również tego, że człowiek w bardzo prosty sposób sobie próbuje pewne rzeczy wytłumaczyć, nie chcąc jednocześnie zrozumieć tego, że inny gatunek po prostu tak funkcjonuje. I jeżeli rozumiemy, że kot jest kotem i nie może być wredny, bo kotom nie jest to znane uczucie, tak samo jak na przykład psom, jeżeli potrafimy to zrozumieć w stosunku do swoich zwierząt domowych, to zrozummy to również w stosunku do
zwierząt żyjących dziko. Także to taka też refleksja dla Was, żebyście się zastanowili nad tym, jakie cechy byście przypisali swoim zwierzętom i dlaczego. I dlaczego nie warto to robić. Kolejny mit to polowania. Jeżeli chodzi o polowania i dokarmianie zwierząt w lesie, to tak jak mówiłam już wcześniej, las jest systemem naczyń połączonych. A więc jeżeli zlikwidujemy bądź bardzo mocno zniwelujemy występowanie jakiegoś gatunku, na przykład poprzez polowania, to musimy się liczyć z tym, że będzie to miało wpływ na inne gatunki. Jeżeli zniknie na przykład dzik z Polski, do czego dążą niektóre województwa, to tak jak mówiłam, odczujemy to wszyscy, odczuje to las, odczują to inne zwierzęta i uwierzcie mi, że nie będzie to przyjemne uczucie. Więc na pewno warto mieć to na uwadze. I dlaczego my jako ludzie, no to znowu takie trochę filozofowanie, ale myślę, że rozumiecie, co mam na myśli, dlaczego człowiek miałby decydować o tym, ile jest jakichś zwierząt w lesie? Tak naprawdę, gdybyśmy nie dokarmiali w ogóle zwierząt, chociaż wiem, że na pewno od podstawówki jest Wam wtłaczane do głów, że zwierzęta w lesie trzeba dokarmiać. No więc w dzisiejszych czasach, w dobie zmiany klimatu, kiedy zimy mamy słabe, już nie mamy 30 stopni na minusie zimą, najczęściej, nawet w lesie, choć w lesie, jak wiadomo, jest odrobinę cieplej niż w mieście, to po pierwsze, gdybyśmy nie dokarmiali, nic by się nie stało. To znaczy tak, no rzeczywiście, część zwierząt być może nie przeżyje zimy. Jakimś cudem. Jeżeli będzie rok ubogi, na przykład w orzeszki włóczynowe bądź żołędzie, to faktycznie część zwierząt, na przykład dzików, może nie przeżyć. No, od dzików zależą inne gatunki. Natomiast taka jest natura. I jeżeli te zwierzęta zginą, z czym jako ludzie niestety musimy się pogodzić, choć nam się to nie podoba i wolelibyśmy, żeby wszystkie przeżyły, to w następnych latach z pewnością ta populacja i tak się unormuje. Więc tak samo jak nie powinniśmy antropomorfizować zwierząt, tak samo nie powinniśmy postrzegać śmierci w naturze jako czegoś negatywnego. Bo tak jak w przypadku martwych drzew w naturalnym lesie, te martwe drzewa niosą ze sobą ogromną wartość dla tych pozostałych gatunków, które na nim żyją, tak i to, że jakiś gatunek akurat w danym momencie, w danym lesie jest mniej liczny, ma wartość dla przyszłości, czyli kiedyś ten gatunek prawdopodobnie w tym miejscu się odrodzi, albo nie. Taka jest po prostu natura, więc jeżeli my jako ludzie już tak mocno zainwestowaliśmy w lasy, że praktycznie większość lasów w Polsce to nie są lasy naturalne, jeżeli ingerujemy dodatkowo polowaniami, to niestety, ale tej równowagi w lesie nigdy nie będzie, ponieważ to nie człowiek decyduje o tym, ile zwierząt ma być w lesie, tylko sama natura to reguluje, na przykład właśnie poprzez dostępność jakiegoś pokarmu, na przykład poprzez to, że nie co roku jest taka sama obfitość jakiegoś pokarmu w lesie. To zależy od bardzo wielu czynników, między innymi aktualnie od suszy, tak? Więc jeżeli tych zwierząt będzie mniej, to chwilowo będzie ich mniej, ale kiedy rok będzie bogatszy pokarm, to te zwierzęta mogą się odrodzić i wtedy ta równowaga powróci. Natomiast my jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby się wtrącać do natury, żeby ją naprawiać. No rzeczywiście, równowaga na całym świecie została już zachwiana i w zasadzie prawie nigdzie nie występują już naturalne ekosystemy. Natomiast warto mieć to na względzie, że jednak są takie miejsca i tam fantastycznie sobie przyroda radzi. Więc myślę, że to jest taki punkt do zastanowienia. Osobnym problemem są oczywiście, jest oczywiście stres i hałas, który towarzyszy polowaniom. No tutaj mamy do czynienia z petardami, z pohukiwaniem, waleniem gałęziami. Mówię tutaj akurat o polowaniach z naganką. Ale ogólnie jest to stres, ponieważ huk od wystrzałów również nie jest czymś naturalnym w lesie i powoduje po prostu stres, niekiedy ucieczki zwierząt na oślep.
To może spowodować na przykład to, że zwierzęta przeskakują bądź próbują się przedostać przez jakieś ogrodzenia w lesie i to może skutkować ich śmiercią, bo mogą się gdzieś zaklinować albo na przykład próbować przeskoczyć przez zbyt wysokie ogrodzenie, które zakończone jest ostro. Więc no jest to poważne źródło stresu, a przecież wcześniej rozmawialiśmy o tym, że w lesie nie wolno hałasować, prawda? No i oczywiście amunicja ołowiana, która jest szczególnie niebezpieczna dla ptaków. Aktualnie Unia Europejska zakazała już polowań z użyciem amunicji ołowianej na terenach podmokłych i bagiennych. Zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście przestrzegane. No i to dotyczy głównie właśnie polowań na ptaki, ponieważ ptactwo wodne używa kamieni jako tak zwanych gastrolitów, czyli po to, żeby połyka po prostu małe kamienie, aby lepiej trawić pokarm. No i niestety czasem połyka również amunicję ołowianą, która zalega w przyrodzie. Niech żyją, Fundacja Niech Żyją podliczyła, że jest to rocznie około 600 tysięcy ton amunicji ołowianej, więc jest to rzeczywiście szokująca dana. Natomiast ile by to nie było, jest to złe, bo amunicja ołowiana nie jest z pewnością czymś, co występuje w naturze i nie powinno po prostu mieć miejsca. I już. No i oczywiście polowania na ptaki. Tutaj mam dla Was taką ciekawą rzecz, mianowicie moratorium opolowania na dzikie ptaki w Polsce. To możecie znaleźć sobie na stronie koalicji Niech Żyją, niechżyją.pl. Jest to bardzo ciekawa lektura, między innymi zawiera sporo danych na temat tego, ile zwierząt i w jakiej liczebności występuje, ile ptaków występuje w Polsce i jak wyglądają polowania w liczbach. Bardzo, bardzo ciekawe opracowanie, które serdecznie Wam polecam. No i tutaj dochodzimy do sensu polowań na ptaki. Z naukowego punktu widzenia nie ma żadnego sensu polowań na ptaki, zwłaszcza, że w Polsce są dozwolone polowania na 13 gatunków, które de facto nie wyrządzają absolutnie żadnych szkód. Najczęściej pojawia się argument o szkodliwości, że na przykład gęsi żerują na polach. Natomiast zwraca się to jeżeli w taki sposób, że gęsi żerując jednocześnie użyźniają glebę po prostu swoimi odchodami, więc na dłuższą metę jest to mimo wszystko opłacalne i na pewno zabijanie zwierząt tutaj nie przyniesie pozytywnego skutku, zwłaszcza, że wiele z tych gatunków jest już zagrożonych wyginięciem bądź bardzo mało licznych. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o polowania i dokarmianie, to taką ciekawostką tutaj, jeżeli chodzi właśnie o polowanie na ptaki, nie tylko jest to, że tylko niektóre gatunki zwierząt są regulowane i tylko niektóre gatunki są modne i tylko o niektórych się mówi, że należy regulować ich populację. A co z pozostałymi? Myślę, że warto sobie zadać to pytanie. Dalej taka ciekawostka na temat młodych zwierząt, które możemy czasem znaleźć w lesie. Otóż one najczęściej po prostu są tam, bo ich mama jest gdzieś w pobliżu. Więc jeżeli znajdziecie małe zwierzątko w lesie, na przykład właśnie młodą sarnę czy młode lisy, to wątpię, ale gdyby Wam się zdarzyło, albo na przykład podlota, to warto to zwierzę zostawić, bo o ile nie ma widocznych ran, nie jest widocznie zranione bądź chore, to warto je po prostu zostawić i nie ingerować, bo to zwierzę po prostu czeka na swoją mamę, jest bezpiecznie ukryte, nie wydziela zapachu, w związku z czym żadne drapieżniki mu nie zagrożą. No tak, co my możemy zrobić dla lasu? O tym będę jeszcze później mówić, ale tak pokrótce, na pewno warto odpowiedzialnie korzystać z uroków lasu. To znaczy, tak jak już mówiłam wcześniej, nie śmiecimy i jesteśmy w miarę cicho, staramy się nie płoszyć zwierząt, oczywiście nie palimy ognisk. No i najchętniej czerpiemy wiedzę z różnych źródeł, tak aby jak najwięcej wiedzieć o tym miejscu, do którego się udajemy albo które chcemy poznać.
Także właśnie tutaj, jeżeli chodzi o znajomość gatunków, to warto cały czas się dowiadywać jak najwięcej na temat tego, jakie zwierzęta występują w naszej okolicy. Ja na przykład tutaj mam niedaleko fajny kompleks leśny, w którym występuje suweczka i jestem w nim bardzo często i jeszcze nigdy w życiu jej nie spotkałam, bo jest to po prostu najmniejsza polska sowa i zaobserwowanie jej jest bardzo trudne. Więc jeżeli kiedyś ją spotkam, to będzie naprawdę bardzo szczęśliwy dzień. Natomiast jeżeli już sami czerpiemy wiedzę i się doszkalamy sami, to warto też edukować innych, przekazywać dalej tę wiedzę, którą zdobyliśmy. Nawet w formie ciekawostki, podczas imprezy, chociaż teraz to akurat może być trudne, ale przecież impreza może być też na Skype'ie, więc warto o tym pamiętać, że ludzie po prostu nie wiedzą wiele o lesie, o zwierzętach, a już szczególnie jeżeli chodzi o Polskę, to jakoś mało interesują się tą naszą polską przyrodą, a może właśnie spotkacie kogoś, kto sam jest pasjonatem polskiej przyrody i chętnie opowie Wam coś więcej na temat jakiegoś gatunku, który Was na przykład zainteresował, więc albo poleci jakąś lekturę. Także to na pewno zawsze warto dzielić się wiedzą. No i oczywiście reagujemy, tak? Jeżeli widzimy sytuację niebezpieczną dla lasu albo w jakiś sposób możliwie niebezpieczną, jeżeli nie jesteśmy pewni, to warto powiadomić odpowiednie służby, szczególnie jeżeli chodzi o nielegalne wysypiska śmieci. Oczywiście ogień to jest jakby oczywiste. No i wnyki. Niestety możemy je spotkać nieraz w lasach, szczególnie jeżeli bywacie w takich lasach, gdzie występuje dużo zwierząt dzikich, to tam możecie się natknąć na wnyki, na nielegalne pułapki, które na pułapki po prostu, na zwierzęta, które czasem są po prostu drutem owiniętym wokół drzew i gdzieś tam misternie założonym tak, aby pozbawić zwierzę przechodzące życia albo po prostu złapać je. I, no i takie rzeczy warto likwidować, bo to rzeczywiście jest niebezpieczne, nie tylko zresztą dla zwierząt, ale i dla ludzi często, dla biegaczy, dla psów. Więc jeżeli tylko macie możliwość, to koniecznie takie miejsca. Jeżeli sami nie macie możliwości zlikwidowania tego, to informujcie służby o tym, że takie miejsce zlokalizowaliście. No tak, a jeżeli chodzi o największe zagrożenia dla polskich lasów, to tutaj akurat wypisałam kilka, ale na pewno wy sami już na podstawie tego, co powiedziałam, albo po prostu możecie stwierdzić, co jest największym zagrożeniem dla polskich lasów. Na pewno jest to wylesianie, bo tych lasów, pomimo tego, że Polska jest stosunkowo dobrze zalesionym krajem, to mimo wszystko to wycinanie lasów i sadzenie na nowo kolejnych jest na pewno jakąś taką formą zagrożenia jakąś formą zagrożenia dla lasu. Oczywiście susza powiązana z tym, regulowanie rzek, także wybijanie bobrów niestety. No i oczywiście masowe polowania, które niestety powodują właśnie masowe migracje zwierząt i zaburzają tę równowagę, o której mówiliśmy wcześniej, no i zmiany klimatyczne. Myślę, że to jest dla Was oczywiste, że one również mają bardzo poważny wpływ na polskie lasy. Co my możemy zrobić? Oczywiście, tak jak mówiłam już wcześniej, edukujemy się, rozmawiamy z innymi, wspieramy inicjatywy, możemy wspierać inicjatywy, które działają gdzieś w Polsce, możemy wspierać inicjatywy lokalne, lokalnych aktywistów, osoby, które popularyzują wiedzę na temat lasu. Zaangażujmy się, jeżeli macie możliwość i wiecie, bądź chcecie poznać w okolicy jakąś grupę wolontariacką, która działa na rzecz lasu i zwierząt, super, zróbcie to. Działajcie po prostu, zacznijcie lokalnie. To może być małe zbieranie lasu, zbieranie śmieci w lesie ze znajomymi. Tak naprawdę dowolna, niewielka akcja, ale lokalnie. Natomiast być może uda się zaradzić też globalnie inne osoby z innych miast i można taką wspólną, fajną akcję przeprowadzić.
No, tak jak już mówiłam tutaj, jeżeli chodzi o takie akcje bezpośrednie, to polecam wspieranie inicjatyw, które działają na rzecz lasu. Warto chodzić, poznawać. Tutaj akurat widzicie zdjęcie z mojego spotkania z fantastycznym łosiem, zresztą w Kujawsko-Pomorskim. A tutaj również na ostatnim zdjęciu widzicie taką akcję, która miała na celu zwrócenie uwagi na masowe wycinki w Puszczy Karpackiej i to też są ciekawe formy wsparcia takich inicjatyw. Tak jak mówiłam wcześniej, pokażę Wam książki, które chciałabym Wam polecić i być może uda się Wam je przeczytać, byłoby super. Na początek właśnie Peter Wohlleben, tutaj akurat mam dwie, bo jedną komuś pożyczyłam i do mnie nie wróciła. Fantastyczne książki, Sekretne życie drzew, Duchowe życie zwierząt i Nieznane więzi natury, szczególnie ta ostatnia w kontekście tego, tych naczyń połączonych może być dla Was bardzo ciekawa. W ogóle książki fantastycznie napisane, są też audiobooki i wersja ilustrowana, to jest akurat taka zwykła, ale bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo w przyjemny, popularno-naukowy sposób zdobędziecie sporo wiedzy. Poza tym polecam oczywiście również Marcina Kostrzyńskiego, który jest fenomenalny i fantastycznie opowiada o zwierzętach nie tylko w tej książce, ale i na swoim kanale na YouTubie. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Polecam oczywiście wszelkie książki Simony Kossak, tutaj akurat Saga Puszczy Białowieskiej. O, i tam jest literówka z małej litery, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Polecam przede wszystkim tę, ale każdą inną właściwie, to pierwsza dama polskiego lasu. No i jeżeli chodzi o polowania, to polecam Farba znaczy krew, bardzo mocna książka byłego myśliwego oraz książki, których akurat tutaj nie mam, ale również O ptakach i wysokość gęś Jacka Karczewskiego i Adama Wajraka Wilki i w zasadzie każdą inną książkę mocno polecam. Teraz jeszcze konta na YouTubie, możecie sobie obejrzeć właśnie Marcina z lasu, Piotra Chorzele, Babę w krzakach na Instagramie, na Facebooku, fantastyczne zdjęcia z polskich lasów, Adama Wajraka nie muszę reklamować, jest też taki chłopak z Dolnego Śląska, Tańcząca Chmura, który robi piękne zdjęcia w lesie, Obóz dla Puszczy, inicjatywa Dzikie Karpaty, to już te inicjatywy, o których wspominałam, które warto wspierać, a które również są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Tutaj macie nieco źródeł, ja je później jeszcze wrzucę w komentarzu, więc będziecie mogli się zapoznać. No i ja już dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z niego sporo wiedzy. Gdybyście chcieli o coś zapytać, to podaję tutaj maila do siebie. No i cóż, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że to było dla Was fajne i wartościowe spotkanie. Dzięki wielkie, do zobaczenia.